Miedź wygrywa 2-0 w Gdyni. Nie byłoby tego zera z tyłu, gdyby nie świetna postawa Mateusza Abramowicza. Mateusz, pokazałeś, że mocno naciskasz na Pawła Lenarcika. Czego by tu zacząć? Przede wszystkim dziękuję, ale powiem szczerze, że nie trzeba mnie wyróżniać, bo myślę, że na to powiem szczerze czekałem, bo cały sezon bardzo ciężko pracowałem, pomimo tego, że nie grałem za dużo. No w lidze praktycznie dzisiaj to jest mój pierwszy mecz. Tak się ułożyło. Niestety rola bramkarza to jest chyba najnieprzyjemniejsza pozycja w piłce nożnej, pomimo tak pięknego sportu. Trzeba czekać. Pomimo tego, no Paweł Lenarczyk bardzo dobrze bronił w tym sezonie, dołożył bardzo dużą cegłę do tego, że jesteśmy tam, gdzie jesteśmy w tym momencie, czyli w Ekstraklasie. A ja też spokojnie pracowałem i ciężko wspierałem drużynę z innej roli. Dzisiaj myślę, że dostałem od trenerów tą szansę przez to, że docenili tą przede wszystkim moją pracę, dobrą dyspozycję. No i wypadało tylko mi się odwdzięczyć. W pierwszej połowie trochę mniej, ale w drugiej to już sporo pracy. Rzeczywiście, no jakoś zbytnio w pierwszej połowie, no nie, tak mówisz, nie było roboty, ale no też Arka jakoś zbytnio też nie presowała. W drugiej połowie trochę podkręcili tempo. No nic, ja mam taką rolę, no nieraz, tak widzimy, pierwsza połowa przez pana, tak naprawdę nic nie miałem, a w drugiej połowie trzeba być czujnym, taka rola bramkarza. Ja się z tego bardzo cieszę, że byłem czujny, jestem w życiowej formie, w dobrej dyspozycji, jeszcze dwa mecze do końca i jeszcze chcemy dogodzić naszym kibicom. Gra na linii to twój największy atut, bo w 79 minucie dosłownie w przeciągu kilkudziesięciu sekund dwie świetne interwencje. No i ciężko tak wyróżnić na gorąco, w czym jestem mocny. Ogólnie myślę, że udowodniliśmy, Paweł udowodnił, że jest najlepszym bramkarzem w pierwszej lidze. Mamy świetny team bramkarski, na co dzień robimy fenomenalną robotę z Terem Olkiem. Zaraz powie, że cukruję, ale no trzeba to powiedzieć. Nieważne, czy jestem drugim, pierwszym bramkarzem, ale wszyscy bardzo dobrze się czujemy. Czy młody Alan, czy Rudolf też naciskają na nas. Ja naciskam na Pawła, o to wszystko chodzi, żeby to się wszystko nakręcało. Ale mówię, no ja się cieszę, że pokazałem, że jestem dobry w dyspozycji. Oby tak dalej. Dzisiaj jest specjalna dedykacja, jeśli chodzi o to zwycięstwo zespołu. Tak, oczywiście. Myślę, że jeszcze wielu kibiców nie wie, ale no niestety na ostatnim treningu przydarzyło się Damianowi Trącikowi przydarzyło się ciężki uraz. Jesteśmy oczywiście z nim, wszyscy ściskamy za niego kciuki. Na pewno on wróci silniejszy. No i tak powiedziałeś, Paweł, na pewno dedykujemy to zwycięstwo Ci i Damianowi. Dzięki bardzo.